serdecznie. Kolejnego dnia, kolejny weekend, sobota, ja nagrywam, przynajmniej się staram. Byliśmy na zakupach w centrum handlowym. Nie udało mi się tam nic nagrać, bardzo dużo było ochrony, jakby obawiałam się tego, że ktoś mi powie, że i tak nagrywać nie wolno. Tak czy inaczej wyszliśmy do sklepu Boots, do Primarka po kilka rzeczy. Weszliśmy też do sklepu Entertainer. To jest sklep z zabawkami, taki typowy dla dzieci. Mamy też do wykopania z naszego ogródka, aka ogródka, bo wszystko jest oczywiście w kontenerach. Te ziemniaki, które tam były, buraki, czosnek, no i też Wam pokażę, co nam z tego wyszło. Czy opłaca się takie coś robić, czy nie? No zobaczymy, jakie będą nasze plony. Przy okazji dzisiejszych zakupów zajrzeliśmy również na stoisko Cakebox. Wypiekają torty. Ja nie wiem, czy będę w tym roku piekła tort na urodziny którejś z dzieci, ale być może kupimy tam. Dzisiaj skusiliśmy się na trzy kawałki. Poczekaj, Oluś. Skusiliśmy się na trzy kawałki i będziemy próbować. Wtedy będzie nam łatwiej zdecydować, który tort będziemy chcieli. Poczekajcie, bo sobie nie radzę jedną ręką. I wybraliśmy ten z Ferrero Rocher. Może pokażę, jak w boku wygląda. Tak, pycha. Z białą czekoladą, z truskawkami Ferrero Rocher. Ten był chyba Red Velvet, z tego co pamiętam. I wygląda tak. I ten ostatni to Oreo. Myślę, że któryś nam zasmakuje i na pewno wybierzemy jako jeden z tortów na urodziny. Jako pierwszy Oreo. Uwaga, będziemy próbować tego Oreo. Bardzo lekki krem. Nie jest w ogóle słodki. Ojej. Uwielbiam. Pycha. No i jak, Oli, smakuje ci? Ja. Yeah. Pycha. One, możesz. Oj. Nie da się zdjąć. Ukroję ci później. Okay. Pycha, łapka w górę. Oreo cake najlepszy. Pokażę Wam najpierw zakupy z Boots. Poszłam w ogóle po farbę do włosów i jest też farba, tym razem zdecydowałam się na taki kolor. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, na pewno zobaczycie w kolejnych filmach. Później skusiłam się na dwa suche szampony z Batiste, były akurat na promocji. Skusiłam się też na concealer, czyli korektor e.l.f. I ja mam w kolorze Fair Warm. Kredka do brwi. I to jest Soap and Glory. I ja mam w kolorze Blond. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Moje pozostałe produkty do brwi już się prawie skończyły. Tutaj mamy jeszcze Zoflore. Też była na promocji, chyba za funta 50. I to jest Linen Fresh. Antyperspirant Vichy też był akurat na promocji, chyba 7,50. NYX Professional Makeup i to jest primer i baza. To jest nawilżający. I szampon, bez którego ostatnio nie umiem się obyć. I to jest Alpecin. Już zużyliśmy naprawdę kilka opakowań. Ja widzę różnicę chyba nawet większą niż po Biotebal, chociaż Biotebal odżywka była znacznie lepsza niż szampon, więc jakby tutaj ten szampon nam wystarczy, a odżywkę możemy użyć każdą inną. Bardzo fajny szampon, nam bardzo pomaga, przynajmniej mi. Włosy przestały mi wypadać. I to już wszystko z Bootsa. Teraz pokażę Wam, co z Primarka. Tu nasza torba z Primarka. Dobrze, że są papierowe, ale wiecie co, bardzo niepraktyczne. Bardzo się przedzierają. Nie wyobrażam sobie nosić tego na przykład w deszczu.
Zdecydowaliśmy się na taki odświeżacz powietrza, przynajmniej ja wybrałam, i to jest Uplift Pink Peony, czyli różowa peonia. Pachnie bardzo kwiatowo, jeśli ktoś lubi kwiatowe zapachy, to będzie na pewno zadowolony. Tutaj jest napisane na opakowaniu, że wystarcza na 4 tygodnie, więc dam Wam znać, czy się sprawdził. Napiszę Wam w komentarzu. Kolejny produkt, na który się zdecydowałam, to takie duże płatki do zmywania. Ja używam czasami z wodą micelarną, chociaż rzadziej, ale do zmywania paznokci. Teraz używam zwykłych lakierów, więc jakby no przydadzą się. Jest 100 sztuk, kosztują 90 pensów. Dużo taniej niż w normalnej drogerii Boots czy Superdrug. Oliver wybrał sobie takie kapcie. Mnie nie bardzo się podobały, no ale on ma w nich chodzić i one kosztowały 5 funtów. Kolejny produkt to szare skarpetki, które Oliver będzie musiał mieć właśnie w tym kolorze do szkoły. To jest jedyny dopuszczalny przez szkołę kolor skarpetek. I to jest 2,80 za 10 par. Dla Eli kupiłam takie gumki. My je często gubimy, albo zostają w przedszkolu, albo jeszcze gdzieś indziej. I one kosztowały po funcie i jest ich 30 sztuk. Dla siebie wybrałam opakowanie takich gumek. Wydają się dosyć mocne, zobaczymy. Jest ich 6 w opakowaniu, 2 funty. Kolejne takie majteczki dla dziewczynki, 3-4 w rozmiarze 104 i one kosztowały 4,50. Tu jest akurat wzór Paw Patrol. Tu mam jeszcze podkład, który chcę wypróbować. On kosztował 2,50. Ja mam w odcieniu nude i to jest 0,5. Nie wiem, jak się sprawdzi, nigdy nie używałam kosmetyków z Primarka, ale jestem bardzo ciekawa. Kupiłam jeszcze takie spinki dla Eli. Tutaj jest ich 6 par, czyli 12 i kosztowały funta. I skusiłam się na dwie maseczki, one kosztowały 80 pensów każda. Pret Plus Perfect i to jest nawilżająca maska, a ta druga rozświetlająca. I to są maski w płachcie. Takie zakupy z Primarka. Zazwyczaj, kiedy też jesteśmy w mieście, staram się wybrać kartki urodzinowe, które mogą mi się przydać w przyszłości. Nie to, żebym je kolekcjonowała, ale lubię mieć je w domu tylko dlatego, że w ostatniej chwili, jeśli się nadarzy okazja, ja będę potrzebowała kartki, to jakby nie będę musiała mieć tego limitu, który nam tutaj daje, powiedzmy, lokalny sklep. I zdecydowałam się na jedną taką, z takim motywem kwiatowym. Tutaj są jeszcze takie obrysowania złote. Bardzo fajnie to wygląda. Mi się bardzo podoba ta kartka. Nie ma tutaj akurat chyba ceny, więc nie pamiętam, ile kosztowała, ale niektóre z tych kartek ceny mają. Odłożę też koperty. Dla Olivera kolegi kartka z Batmanem, bo bardzo Batmana lubi. Kolejna kartka, ta kosztowała 99 pensów z Batmanem. Wygląda tak. Też na urodziny dla któregoś z chłopców. Tutaj kupiliśmy też dla naszego znajomego. Niedługo będzie miał drugie urodziny, więc mam nadzieję, że mu się spodoba. Ta kartka bardzo lubi pociągi. I tutaj jeszcze dwie takie mniejsze do wypełnienia. Też nie ma ceny. I jedna taka. Tak jak mówiłam, lubię mieć po prostu kartki w domu w zapasie. I zawsze, kiedy jest nam wtedy kartka potrzebna, możemy wybrać odpowiednią. Idziemy na Wesołe Miasteczko. Ha 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 ha!